obrazek. Mam zupełnie nowy setup, że tak powiem, dźwiękowy, więc zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś pogłosu. W każdym razie vlogasek taki bardzo króciutki, ponieważ chciałbym was przestrzec przed potencjalną stratą kanału, jeśli prowadzicie jakiś kanał na YouTubie. O tym mówił swego czasu też Dakan w momencie, kiedy, że tak powiem, cały Holokron, jego kanał wyleciał w ogóle w kosmos. I słuchajcie, i mnie się zdarzyło niemal, że to samo i śmiem twierdzić, że gdyby nie to, co się zdarzyło Dakanowi, to jakby też by mi się to stało, więc dzięki Dakan z góry, że ostrzegłeś, jakby, że przedstawiłeś swoją sytuację. Natomiast dla tych, którzy nie znają, to powiem tyle. Załóżmy, że prowadzicie swój kanał na YouTubie. Wiem, że wielu z was prowadzi kanały mniejsze, większe, o Star Warsach, o swoim hobby. Masa tego jest. Bardzo często też podsyłacie mi linki do swojego kanału, żebym zobaczył, bo na przykład próbujecie coś tam opowiadać o Star Warsach. I teraz niezależnie tak naprawdę od tego, ile macie subskrypcji, czy tych subskrypcji macie, nie wiem, 1000, czy macie 80 tysięcy, tak jak Biblioteka Osus w tej chwili, może przyjść mail, który wam proponuje jakiś, że tak powiem, deal reklamowy. W ogóle mam fajną koszulkę, ale to nie jest deal reklamowy. Ten mail zazwyczaj jest skonstruowany bardzo prosto, to znaczy hej, chcemy, żebyś promował naszą grę. Oczywiście to jest po angielsku zazwyczaj. Możemy ci zapłacić od 400 na przykład, od $500 do $4000. No i każdy sobie myśli, kurczę, no to $500, no to jest przecież kupa kasy, nie? No to tam przecież ponad, czy tam w okolicach 2000 zł. Nie, jak się przeliczy o $4000, to w ogóle wolę nie myśleć. Bo to jest przecież około 15 tysięcy złotych, więc to w ogóle wow. Zwłaszcza jak macie, wiecie, kanalik na YouTubie, który ma tam, nie wiem, 1000 subskrybentów, no to nagle myślisz sobie, wow, w ogóle manna z nieba leci, nie? No i moja sytuacja była taka i takich sytuacji było parę, natomiast tutaj zaskoczyło mnie to, że odpisywanie na maile było bardzo szybkie. Więc na ten mail, który jest podany na YouTubie jako ten do kontaktu, przychodzi powiadomienie, że czy przychodzi mail, że właśnie mamy grę do promowania, gra się nazywa taki, tak, ja jestem z firmy tej i tej, no i chcemy ci właśnie zapłacić między 500 a $400 za współpracę reklamową. No więc ja sprawdziłem, rzeczywiście taka firma istnieje, z jakiej ten gość podaje się, że pisze, ta gra rzeczywiście wychodzi, tam jeszcze w mailu było, że jakby prosimy o tempo, bo ta gra zaraz ma premierę, no więc sprawdziłem na Steamie, rzeczywiście to jest jakaś gra, która tam w lutym bodajże jeszcze ma mieć premierę, czy tam jakoś tak, więc no myślisz sobie, no prawda, no więc odpisałem człowiekowi, że niech podeśle więcej szczegółów, jestem potencjalnie zainteresowany taką współpracą. Na co i tu włączył się alarm. Gość odpisał, daj mi swój, czy możemy kontynuować tą rozmowę na WhatsAppie. Ja myślę sobie, kurczę, no na WhatsAppie to jak może byśmy się znali czy coś, ale takie jakby kwestie w cudzysłowie biznesowe, nazwijmy to tak, dogrywa się na mailach, no zazwyczaj. Ale po chwili goście zreflektował i przyszedł drugi mail, chyba że wolisz na mailu. No co ja odpisałem, tak, wolę na mailu, mogę ci zaoferować coś takiego, nie wiem, po pierwsze chcę zobaczyć tą grę, czy ona nie jest jakaś lewa. Chcę, no i że, nie wiem, mogę dać, jak będę robił streama z Battlefronta, mogę dać logo tej gry z boczku, że jest fajna, nie? Coś takiego. Na przykład, coś tam wymyśliłem na szybko, jakąś taką, w cudzysłowie, prostą ofertę, żeby tam po linii najmniejszego oporu, że tak powiem, zarobić $500, nie? Powiedzmy. Na co gość odpowiedział, okej, super. Przyślę ci linka do pobrania tej gry z chmury, czy chcesz ją zainstalować. No i w tym momencie ja już wiedziałem, że to jest scam, dlatego że wiedziałem ze strony na Steamie, bo sprawdziłem na Steamie, że były jakieś beta testy, że jakby, a gość chce mi wysłać linka do pobrania tej gry, bo napisał, jeszcze nie została załadowana na Steama. Wydaje mi się to trochę lewe, bo jak gra ma mieć za chwilę premierę, to tak naprawdę już ona powinna być na Steamie, już powinna przejść przez jakieś tam sprawdzenie plików Steama, powinna już kody pewnie
takie recenzenckie powinny zostać rozesłane do recenzentów, a tutaj gość chce mi podesłać linka do pobrania jakiegoś programu z gdzieś tam z chmury, nie wiem, z Google Drive'a na przykład. No to odpisałem, że dziękuję, że tylko ze sprawdzonego źródła instaluję oprogramowanie. Gdyby podał kod, nie wiem, do Humble Bundle, do Goga, do Steama, spoko. Natomiast, że także z chmury pobiorę, to nie. I gość napisał, bardzo dziękuję, okej. Nie, i na tym się kontakt urwał. Natomiast przestrzegam przez to, bo jestem absolutnie przekonany, że gdybym ściągnął tą grę, teoretycznie to ta gra by mi się nie uruchomiła, a po chwili by się okazało, że na przykład moje hasła do poczty są zmienione i właśnie konto szlak trafił. Ja już pomijam kwestię, że do Facebooka tak, a z logowaniem, jak przejmiesz maila danego człowieka i jego konto na Facebooku, to masz wejście w zasadzie wszystkie, bo logujemy się albo przez maila, albo przez Facebooka, więc pewnie wszystkie filmy na kanale by poleciały w diabły. Pytanie, jak akurat do konta bankowego, to mam inne zupełnie loginy, więc myślę, że konto bankowe byłoby bezpieczne, ale myślę, że szlak by trafił, pomijając kwestię taką, że zawartość komputera mogłaby być zaszyfrowana i szlak by trafił też zawartość komputera. To nie byłby duży ból, bo wiele rzeczy mam jakby zbekapowane w chmurze, no ale jednak szkoda by było, jakby mój komputer się zamienił w cegłę. Prawda? Więc uważajcie bardzo na to, co robicie i pamiętajcie o tym, że bardzo łatwo jest w ten sposób, zwłaszcza młodego youtubera, skusić, no bo wiecie, no postawcie się w takiej sytuacji, że nagle okazuje się, że robicie jakiś kanał, macie, nie wiem, 1000 subskrybentów i przychodzi taka oferta, nie? Myślicie sobie, to już nawet nie chodzi o to, że tam $500 czy $1000, ale myślicie sobie, kurde, reklamodawcy mnie dostrzegli. Nie, wow, fantastycznie, no odpowiem, zrobię reklamę. No i potem się niestety okazuje, że z tym bywa różnie, więc bardzo, bardzo, bardzo uważajcie, sprawdzajcie. Z tego, co wiem, to co się przydarzyło Dakanowi, to było jeszcze lepiej zrobione, że tak powiem, takie oszustwo, nie? Bo u mnie to jak ja po całej tej sytuacji już potem sprawdziłem w ogóle maila, z którego ten gość pisał, to on pisał z jakiegoś coś tam @gmail.com, więc... Ale okej, powiedzmy, że w tej branży ktoś pisze z prywatnego maila albo jest jakimś, nie wiem, wynajętym pracownikiem do załatwiania PR-u jakiejś gry, bo przed, wiecie, wyjściem danej gry to potrzeba więcej ludzi do marketingu, no więc okej, to, że pisze z Gmaila, byłbym w stanie jakoś tam łyknąć. Natomiast z tego, co wiem, to w przypadku Dakana, jak on tam na chwilę stracił konto i gdyby nie to, że tak powiem, zna ludzi odpowiednich, którzy pomogli mu to konto ratować, to znaczy w jego przypadku ten skam taki, który przyszedł, był znacznie bardziej poważny, znacznie bardziej wiarygodny. O, to chciałem powiedzieć. Więc uważajcie, uważajcie, uważajcie. I to się tyczy oczywiście nie tylko ludzi, którzy mają konta na YouTubie, w sensie mają kanały na YouTubie, bo to się tyczy każdego, ale myślę, że strata kanału, który na przykład prowadzisz, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, siedem, boli szczególnie mocno, więc uważajcie, uważajcie, uważajcie. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.